Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy o młodych. To przecież Jezus Chrystus też był młody i trzeba było Go nie zabijać, nie doprowadzać Jezusa Chrystusa do śmierci. Jezus Chrystus te swoje najmłodsze lata dobrze spędził. Chciałbym Stwórcy oddać cześć, że te najmłodsze lata, te najświeższe lata, te najpierwsze lata spędziłyśmy właściwie, prawda? Wykorzystałyśmy właściwie. No i to w pieśni jest Młodość ucieka, też pięknie wyobrażone, że najpiękniejsze lata oddać Stwórcy. Także nie patrząc na to, co ten zły świat robi, bo ten zły świat, to niestety, to jest 85%, to jest większość, a wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego, to nie tu. Wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego, to nie wierzy w żadne obrazy. Dla nich Bóg jest duchem, Bóg jest przecież wiadomo, że niewidzialny, Bóg jest duchem i chce, żeby ludzie oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Bóg w prawdzie takich ludzi szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali, czyli w duchu i w prawdzie, a nie za pośrednictwem bałwanów, obrazów ze srebra i złota. 115 psalm mówią, mają nogi, a nie chodzą, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. To tak samo jak ci faryzeusze, którzy, ponieważ mówicie, że widzicie, przeto ślepi jesteście, czyli że ludzie ogólnie są ślepi naprawdę, a robią z siebie nie wiadomo jakie bóstwo, które w Biblii jest też zakazane. No i co dalej? Jest to też wynikające z tego, że czasem trudno jest łączyć obowiązki parafialne z obowiązkami, które są w harcerstwie. Dzisiaj Kościół potrzebuje bardzo mocno, moim zdaniem, posługi i obecności wśród młodych. Dużo o tym mówimy. Natomiast do tego znaleźć księży, którzy są instruktorami, którzy znają metodykę harcerską, czują harcerstwo i mają możliwość poświęcenia swojego czasu, wcale nie jest takie łatwe. Natomiast każda z drużyn, chówce, chorągwie, także o to zabiegają. Starają się, aby też poszukiwać księży, którzy może niekoniecznie są harcerzami, ale mogą pełnić tą posługę duszpasterską. Natomiast muszę przyznać, że łączenie niektórych obowiązków nie jest łatwe, ale staramy się. I największą wdzięcznością, największą radością dla nas księży jest to, jeżeli ci młodzi ludzie chcą przyjść, chcą korzystać z sakramentów, szukają u nas porady, szukają pomocy. Nie ma nic piękniejszego. A w harcerskiej formacji, ta formacja duchowa, ona jest nie wpisana jako coś, co jest jakąś akcyjnością, ale to jest wpisane w stałą formację poprzez rozwój tej osoby, tak? W sensie intelektualnym, duchowym, czy też fizycznym. To wszystko się łączy. I jakby jest jakby ta całość wychowawcza jest tutaj niezmiernie ważna, którą jest wpisana w metodyce właśnie ta posługa duszpasterska. Czyli z tego, co rozumiem, wszyscy jak tutaj jesteście, macie swoje obowiązki, macie zawodowe pewne zobowiązania, młodzież, wiadomo, szkoła, czy to liceum, czy gimnazjum, nie, już starsi jesteście, prawda? Ja, żeby tutaj przyjechać, zwolniłem się z pracy. A no właśnie, już pracujecie. Pracujesz? Tak, pracuję. No właśnie, ksiądz kapela nawet nie wiedział, że tutaj kolega pracuje. No właśnie, a może jeszcze słów kilka do dziewcząt, które tutaj tak spokojnie... Sanitariuszki, tak. Które tutaj również służą. Jak to jest właśnie, że zostawiliście swoje może hobby nawet, to co przyjemne, a jednak przyjechałyście tutaj, aby służyć, aby podejmować tą zaszczytną, bym powiedział, służbę? No przede wszystkim sam pobyt tutaj też jest przyjemny, więc trudno powiedzieć, że zostawiamy coś wspaniałego, bo możliwość przyjechania tutaj, możliwość kontaktu z Ojcem Świętym, która w końcu jest bardzo rzadka, no i też przede wszystkim możliwość bycia tutaj na zlocie, gdzie bardzo jest dużo harcerzy i też bardzo dużo... Ludzie, wiecie Państwo, się tak bardzo podniecają, a to, że harcerze, a to, że Ojciec Święty. Tutaj na Gocławiu to miałam taką zainteresowaną Zośkę, która, ale nie ta czerwona, nie, nie,
Tata późniejszy nie wypał, ta czerwona Zośka. Tutaj na Wrocławiu miałam czerwoną Zośkę, taką Zośkę fajną, która miała męża wojskowego. I tak też droczyłam się z nią o tych, na temat harcerzy, że harcerze są pożyteczni. No ale jak potem poznała prawdę, to zrozumiała, że u Pana Boga troszeczkę jest inaczej. No ale proszę Państwa, ojciec jak ojciec, ale zobaczcie, jak ludzie poszukują jakichś takich skandali, takich wielkich, narodowych rzeczy. Tutaj też miałam na Witolińskiej 544 też taką oleńkę. No pewnie już umarła, bo to przecież ona była staruszką, ale latała, pół roku mieszka w Poddębicach, to jeżeli jeszcze żyje, niech ona sobie pożyje, to mieszka pół roku w Poddębicach, koło Łodzi, tam ma tanie życie, a 6 miesięcy mieszka jesień, zima w Warszawie. Proszę Państwa, Oleńka nasza Kowalska, kochana, wspaniała kobieta z szerokim takim tyłkiem i chodziła w dresach, szpagaty robiła, bo ona nawet potrafiła głowę, ojej, co ja mówię, nogę na głowę założyć. Miała 3-4 koty i dawała tabletki antykoncepcyjne i pilnowała, żeby te koty się tam nie rozmnażały. Bubuś, bubuś, bubuś. Karmiła, dokarmiała. No strasznie opiekuńcza kobieta, opiekowała się tymi kotami. Oleńka Kowalska, no i czytała, bo nas kochała, Świadków Jehowy, i powiedziała, a co to kogo obchodzi? A jak poszła do piwnicy i facet ją zaatakował, że ona karmi koty, to ona jego zaatakowała. A czy pan nie wie, co to jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami? Ale z taką energią, impetem i tupetem na niego wyskoczyła po tym jego wcześniejszym ataku, że on po prostu uciekł. Oleńka, nasza Oleńka. No i ta Oleńka też lubiła takie rzeczy narodowe, takie narodowe, bo jej mąż był kiedyś architektem. No to tacy ludzie mają trudności wielkie w czytaniu Pisma Świętego, w zrozumieniu w ogóle treści Pisma Świętego, no bo co to znaczy narodowe w przypadku Jezusa Chrystusa? Jezus Chrystus wiadomo, że tego świata nie popierał, bo powiedział, że królestwo moje nie jest z tego świata i te królestwa tego świata były skazane już wtedy na zagładę, na śmierć, która im się właśnie teraz przybliża w Armagedonie. To samo jeszcze wcześniej robił Noe, miał takie samo nastawienie, że nie walczył o te królestwa, nie bronił tych królestw, nie odbudowywał tych królestw, tylko budował arkę, które miał się schronić on, jego żona, jego 3 synowie i żony jego tych 3 synów, czyli 8 osób. Przeżyli, no ludzie mieli szansę, on głosił, ale mieli go za wariata. No podobnie mieli za wariata Jezusa, który w 3 dni, jeszcze jak zburzy te świątynie, zburzcie, to odbuduje. Też mieli za wariata. Różne inne rzeczy, że powiedział Jezus, kto nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie. Też, że wariat, że Belzebub, że demona ma w sobie, a że uzdrawia, to jeżeli uzdrawia, to nawet jeżeli uzdrawia Jezus Chrystus, to ma demona w sobie. Ale co takiego Jezus Chrystus powiedział odnośnie, abyście na ziemi nikogo nie nazywali ojcem swoim, abyście na ziemi nikogo nie nazywali rabbi, abyście nikogo na ziemi nie nazywali nauczycielem. Jak myślicie? To jest, proszę Państwa, do zastanowienia, bo ludzie szukają znaków i cudów, a byliby też i fałszywi prorocy, którzy by czynili znaki i cuda i mogli zwieść wybranych. Państwo zobaczą, że Świadkowie Jehowy nie należą do takich fałszywych proroków, którzy by mogli czynić znaki i cuda, ażeby zwieść wybranych. Świadkowie Jehowy zalecają czytanie Pisma Świętego i żebyś w Piśmie Świętym mógł znaleźć to i owo, co by mogło poprzeć twoją wiarę w Boga Ducha, Boga Duchowego, Boga takiego, którego nie widać. Ale to, jak Bóg postępował w przeszłości względem ludzi, którzy chcieli Bogu służyć. Jak Bóg ich wspierał i cuda czynił, znaki. To buduje naszą wiarę. Trzeba więc czytać Pismo Święte, a nie mataczyć, a nie tuszować, podstawiać jakieś, proszę Państwa, wypociny, ksiąg rzekomo mądrych, bo i apostoł Paweł, i Jezus, i wszyscy święci mówili, że o tych światusach chcieli być mądrymi, a stali się głupi. To nawet w pierwszym zborze.
pojawiali się tacy krasomówcy bracia, którzy pięknie mówili jak ci w RDC filozofowie, proszę Państwa, którzy pięknie mówili tak, żeby zwieść wybrany. No to apostoł Paweł pisał, mówił, bo jak już był raz w tym zborze, to gdzieś, jak gdzieś indziej był, to przecież nie było łatwo się kiedyś przemieścić, prawda? To pisał więc listy, to nawet mieli za złe apostołowi Pawłowi, że boi się do nich przyjechać i teraz listy będzie pisał, boi się. To tak samo jak do Jezusa, że te cuda, jeśli już czyni, to mocą Belzebuba, że demonem jesteś, że masz w sobie demona. Także jak ktoś nie chce poznać prawdy i ma w sobie demona, to właśnie dlatego tak mówi źle. O Jezusie Chrystusie, o apostole Pawle źle. Czyli, że apostoł Paweł pisał też, że Jezus Chrystus, że nie ojcze, jakiś tam ojcze święty, czy kult kobiety, taki autorytarny, taki wielki, narodowy, patriotyczny. Ona, czy mówisz, ona ma styl autorytarny? Autorytarny. No. Słuchaj, styl odnoszenia się człowieka, bycia, z reguły znamionuje jego styl myślenia i działania. Ona ma styl taki właśnie wielkopomny. No. No i ta Oleńka wspominała wielokrotnie swojego męża, architekta i nawet poszła tam na wiejską. A taka babka, Kowalska. Ona poszła nawet na wiejską. Ja mówię, słuchaj Oleńka, ja ci powiem, w jakie numery pójdziesz wiejska 19, tu i tam, gdzie zobaczysz na suficie takie freski, bo ją to interesowały freski. Na suficie. A to tam. Ona lubiła rzeczy wielkie. Ja mówię, słuchaj. A ja na przykład widzisz, dom Beka, no to chyba dużo. Ale ja na przykład, no jak widzisz, no naprawdę kocham kulturę, kocham muzykę, wiesz, no dla mnie na przykład Biblioteka Narodowa to jest dosłownie świątynią wiedzy, no. Dla mnie to jest po prostu No w ogóle jako biblioteka, no bo powinna być. No powinna, a popatrz, to ile ludzi w tych czasach ma takie potrzeby. Przecież to prawie jak zwierzęta, potrzeby podstawowe, no zjeść. Tak. Także ta Oleńka Kowalska też dała się skusić i na zemstę nietoperza Strausa, i na Kniaz Igor, i na to, i na tamto dała się skusić, bo ona była taką wielką patriotką, jakoby lubiła rzeczy wielkie, a była strasznie biedna, a sobie elegancko radziła, bo pół roku mieszkała w Poddębicach koło Łodzi, a pół roku potem w Warszawie, także nie wiem, czy ona żyje, bo pamiętam 144, aż 15 lat mnie nie było, a to była staruszka taka, która no bardzo szybko ruszała się i cztery koty zawsze miała w domu. Cztery koty. Miała tabletki antykoncepcyjne. Aha, no to było wesołe. Bardzo wesoło. Bubuś, ona z kotem lubiła rozmawiać. No. Potrafiła się na podłodze położyć i mruczała, telewizję nam nastawiła. No myśmy tam u niej ciasto nawet piekły w domu, tej Oleńki. Takie były studia biblijne, regularnie. A to moja Olka, z wielu, tak potrafi podejść, szczególnie jak są te gory, to wszystko miałczy po tym porobie. No i te ustawy, no raz już nawiązałem. Raz w tygodniu wszystko było u tej Oleńki Kowalskiej. No ten jej mąż to dawno zmarł, ale ona miała córkę Dzitkę, piekła wszystkim ciasta, rozdawała te ciasta. I sama zjadła to co inne. Taki miała styl bycia, życia, no. To przynajmniej ktoś korzysta. Ona musiała narobić jedzenia kotom, ona musiała wszystkim ciasto popiec, ona musiała wszystkim, się oszatkowała tutaj, to, wszystko musiała, ale no resztkami pieniędzy, jakimiś resztkami to robiła, bo ona w sumie była biedna, a jednak miała pieniądze na wszystko, bo jej dostarczyli, a to dla kotów, a to, i ona zawsze coś miała. Potrafiła się sprawnie, żeby to już nie było. I nawet nogę na głowę założyła. Przecież ona starsza babcia. Ona miała lat 50 plus co najmniej. Nie, 70. A
tam 50. Właśnie o to chodzi, że ona starowinka i taka, pomimo że chuda, to szybko się ruszała i ten tyłek taki szeroki. I co ja, gdzie nie zaprosiłam jakąś nową siostrę ze sobą w duecie, no to się ludzie podśmiewali z tej Oleńki. Co to za z dupą wielką baba? Ale ona strasznie żartowała i po prostu ten sposób poruszania się, że tu siedzi Bóg, 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 jak strzała w kuchni. I po prostu ludzie się patrzą, co to za marsjanka. Ale to dla Janka Witka to byłaby właśnie jako marsjanka, bo on tutaj miałby bardzo dużo z tych wyobraźni swoich wziętych do powiedzenia na temat tej Oleńki Kowalskiej. Niesamowita kobieta. Kolejny znak, że wkręcimy w tą koleję. Nawet u niej spałam tam kilka razy i to potem jeszcze jeździłam a to do Białegostoku i z powrotem i u niej spałam. Ona miała drugi taki pokój zagracony. Mówię, a co to pełno miejsca jest wszędzie i ta Oleńka Kowalska i fajna. I mówię, a jak ten mój kucharz, a ona wspominała, a co to, że jakiś dupek mówi, jakieś, bo ja widzę, że tutaj to wielka kultura i śpiew i to nagrania i kasety i dawałyśmy. A mówię, a co to ten dupek? Ja mówię, słuchaj, no on handluje teraz, gdzieś pojechał na handel. A to zostań u mnie, kochanie, a co? No, i ta Oleńka Kowalska i ojej, i tutaj i kościół lubiła, i kościół, i modliła się, ale nie za bardzo. Lubiła te takie patriotyczne, takie wielkie, no bo ludziom to tego brakuje jakby. I dlatego muszę ci powiedzieć, że takim moherowym to cerkiew nie bardzo odpowiada, bo ona jest mała, ona coś tam za niska, a jak się do cerkwi wejdzie, kopulasta jest, no to tam przestrzeni jest bardzo dużo. Natomiast oni widzą może raczej na zewnątrz, że to kościół to musi być wysoki. A ten kościół to jest greckie słowo eklezja, które znaczy zbór, zgromadzenie ludzi. I dlatego Filemona 2 jest powiedziane, apostoł Paweł powiedział, pozdrów kościół, który jest w twoim domu. Czyli eklezja, to jest, znaczy zbór ludzi, bo ludzie się, nawet i ksiądz kiedyś tłumaczył pod kościołem, słuchajcie, ten kościół to nie są te cegły czerwone, to nie, kościół to są ludzie. No to co z tego, że on tłumaczy, jak ludzie i tak już wiedzą swoje z dziada, pradziada? Musi być dokreniony, no, ileś godzin, to wiadomo, że się. Ja sama pamiętam, jak dzisiaj ksiądz tak mówił, że to ten kościół, to nie są te cegły, co tu za nami, bo to te lekcje religii, no to w lecie ksiądz robił na zewnątrz często. I tak tłumaczył, jak chłopu na miedzy, no ale niestety i na wsiach, i w mieście mają to wklepane, że kościół to kościół. I że to jest wzięte od kości. No bo to podobne, a to wcale nie od tego się wzięło. To jest eklezja, greckie słowo kachal. Oczywiście to H to się nie czyta, bo to no, czytać spółgłoskami tylko pisali, samogłoski dodawali w mowie, a jakie oni dodawali, to przecież nie było magnetofonu. No i po prostu zbór, ludzie, żywi ludzie. To więc oni spotykali się w katakumbach, pierwsi chrześcijanie, ale to był chrystianizm. Spotykali się a to tu, a to tam i im nie przeszkadzało to. Więc wtedy, kiedy Świadkowie Jehowy zaczęli gromadzić się, najpierw w hali Mirowskiej, potem na stadionach, dziesięciolecia, potem Legii, to potem to samo zaczęli robić katolicy. Dlaczego? Dlatego, że oni zaczęli naśladować, myślą, że to oni są tą prawdziwą wiarą, no to przecież muszą być lepsi. No to tutaj i papież był na stadionie dziesięciolecia, ale to wszystko było po Świadkach Jehowy. Oni się strasznie dziwili sami. Najpierw dlaczego to Świadkowie Jehowy gromadzą się na stadionie, a potem sami z tym papieżem się wpieprzyli tu na ten stadion i co się dziwili. Przecież można się modlić chyba w lesie nawet, prawda? No. Także proszę Państwa, w lesie może być niebezpieczeństwo, wszędzie może być niebezpieczeństwo, a w czasie Nerona było straszne niebezpieczeństwo, no bo łapali i wyciągali z katakumb i na pożarcie lwom. Niestety, nie było się zmiłuj, a teraz też w Egipcie, proszę Państwa, a to tu polują na tych katolików, ale to całkiem z innego powodu. Nie dlatego, że oni są lojalni względem jakiejś tam prawdy, tylko to jest polityka i po prostu teraz, że islam, aby się wybielić, to morduje wszystkich. Jeszcze ja nie słyszałam, żeby jakąś salę Królestwa Świadków Jehowy napadli Świadków Jehowy. Także widzicie Państwo, wiadomo, że wszystko jest możliwe w dzisiejszych czasach, ale to jest w ramach polityki, jest mord. No.
I teraz oczywiście będą tutaj mówili w Radiu Maryja, że to prześladują. Co innego być prześladowanym za wiarę, a co innego być prześladowanym, że jako to siedzi pedofil i jeszcze ciebie w więzieniu zabiją. No to czyja to wina? Oczywiście i tobie też Bóg Jahwe może przebaczyć, jak będziesz się modlił, bo może gdzieś byłeś na spotkaniu u Świadków Jehowy, może będziesz wspominał duchowo, to Bóg ci przebaczy, ale mogą cię też zabić. No, także to, że cię zabiją, to nic, bo to Bóg przez zmartwychwstanie wskrzesi, wzbudzi, no ale najważniejsze to, że Bóg ci może przebaczyć. No, a tutaj te rozrachunki ludzkie, to jest cielesność, to jest chwilowe. To jest najlepiej to w średniowieczu tłumaczyli, że na świecie zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt. No to więc nawet niektórym wygodnie było być oblanym jakąś wymiociną, wypociną z domu, że jakaś bogaczka wylała kubeł wody na jakiegoś biedaka pod schodami, co siedział i żebrzał. Nie wiem, co on tam robił, żebrzył. Także, proszę Państwa, ludzie lubili się umartwiać i teraz też na Filipiny lecą, na te krzyże się rzucają. No ale przecież to nie o to chodzi. A no to właśnie, jaka to była ciemnota, a jaka jest i teraz ciemnota, że pomimo studiów, babka ma 3-4 studia, a jest głupia jak tabaka w roku. No to co? No to i taka głupia babka, powiedzmy, leci gdzieś tam na Filipiny rzucić się na jakiś krzyż. No to po pierwsze, to wcale nie musiał być krzyż, bo to był akurat pal, ale nikt o to kopii nie kruszy, bo przecież wiara jest duchowa, w duchu. Jest ufnością, jest przeświadczeniem, że wierzymy w coś, czego nie widzimy, że nie dotknęliśmy, a wiemy, że to jest. A Boga dotknąłeś? Też nie dotknąłeś Boga. A wierzysz, że ten Bóg istnieje? No wierzysz, że ten... No to co? Ja co jest przyczyną, że wierzysz? No właśnie. Czytanie, studiowanie Biblii, że te proroctwa się spełniają, że ty tutaj sprawdzasz, że tutaj dochodzisz. Naukowo teraz ludzie dochodzą, sprawdzają. I ci, którzy bardzo chcą wierzyć, no to oczywiście mogą wierzyć. A ci, którzy są w dalszym ciągu z diabła, bo to są dzieci diabła, to więc nie mogą być sługami Jehowy. I dlatego też Pismo Święte w Księdze Izajasza 43 rozdział mówi: wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwe, no moimi świadkami. Także to słowo świadkowi to nie pierwszy raz w Biblii, gdzieś tam w chrześcijańskich pismach greckich się pojawia, ale dawno w pismach hebrajskich, dlatego tu się powołuje na Księgę Izajasza. No a w ogóle to na frontonie ONZ jest takie zdanie, gdy przekują swoje miecze na lemierze itp., to jest właśnie wzięte z Księgi Izajasza. Bo Księga Izajasza jest też nazywana Ewangelią Pokoju. Pomimo, że to jest księga stara, bo to są pisma księgi hebrajskie, ale nie mówić proszę Stary Testament czy Nowy Testament, bo to już jest jakiś tam żydowski podział. Także tu proszę się nie dzielić i nie mówić rabbi, nie mówić ojcze i nie mówić nauczycielu. No bo Jezus powiedział, o co chodzi. A to wszystko, to wszystko jest i lecą tam za jakąś tam królową nieba. Przecież jak była ta Artemida Efeska, kiedyś czytałam taki bardzo ciekawy artykuł, że pełno złodziei było. Tutaj idą z tą posąg dookoła świątyni Artemidy, który spadł z 16 wolimi z cycami, nigdy nie potłukszy się, bo oni tak w to wierzyli i ten posąg obnosili, to trwało 8 godzin. No pewnie kilka razy dobrych dookoła świątyni Artemidy, bo ona była spora, to jeden z 7 cudów świata, czyli Diany Efeskiej, świątynia Diany Efeskiej. No jak oni tak 8 godzin szli, to przecież wiadomo, że tam było pełno złodziei. A złodziej co, wierzył? Raczej nie. Czyli, że ten ateizm już też z zalążki ateizmu, bo kiedyś to wiecie Państwo, raczej jak u Żydów, to nie było ani jednego ateisty, prawda? Bo to była teokracja. No, ja sobie nawet nie wyobrażam, że był taki jeden człowiek, który nie wierzył w Jahwę, no bo wszyscy wierzyli w Jahwę. No, także proszę Państwa, to są tak ciekawe tematy, że jak to doszło do tego, że ten szatan diabeł przyćmił. No może szuka tam, gdzie jest był, jak to się w czymś słabszym, to wiadomo, że co tam atakować, bo go nie potrzeba, by się niestety pętrowała. Że nawet ludzie, którzy tutaj modlą się, to 80% podejrzewam, to są ateiści. No jeżeli taki ksiądz chodzi z krzyżami, to sobie pomyśla, o, ja mam tu ręcinę, dobre pieniądze. I kiedyś jak żeśmy w Białymstoku były z takim Rysiem, taki pionier fajny, głosiłyśmy, to zaszłyśmy do księży i ksiądz wziął wiatrówkę, otworzył okno, właściwie było otwarte, bo to było lato, i z tej wiatrówki pokazał, że przymierza się do wróbelka. No to wariat. To po pierwsze, po drugie, nieładnie, po trzecie, to chyba nie było po Bożemu. I tak była dyskusja dość długa. No, ale to jak ten ksiądz był nie jeden, no to
Tak żeśmy sobie pogadali. A ten Rysia był taki fajny Minkiewicz, bo proszę Państwa, miał ze czworo dzieci i taki dzietny i bardzo obrotny i samochodów dziesiątki tutaj do Warszawy jeździł. Ja z nim też bardzo mnie lubił, tak. No i po prostu okazało się, że jak powstał Bush w Ameryce, to był bardzo do niego podobny. Bo oni tak robili, że te osoby, które ja znam, to zaraz gdzieś coś takiego się podobnego. Ja mówię, o Jezu, patrzcie, drugi Rysio, patrzcie, drugi Rysio. No ale on już też może nie żyć, bo on był młody jeszcze w sumie, ale to ja tak żartuję teraz, ale wiecie Państwo, tutaj jak na Legii teraz był kongres, to bracia tak kursują i ci z Warszawy jeżdżą tam mieszkają, a ci stamtąd tu przyjeżdżają, też mieszkają prywatnie, bo po co mają po hotelach, mogą pomieszkać w domu. No i ten Rysio Minkiewicz to przecież oprowadzał mnie tam po całym Białymstoku, a to potem kto inny mnie oprowadzał, potem kto inny, przecież kiedy się już tam 4 miesiące głosiłam, miałam swój teren, to wzięłam taką Tamarę, proszę, jak ona się nazywała? Jej mama zmarła, ona była z Warszawy, to tak pięknie mówiła po polsku, że te wszystkie siostry tak się w ogóle dziwiły, co to za dykcja, bo to przecież nawet w Warszawie nie każdy ma taką dykcję. I ta Tamara, a ta Lucynka mówi, tak się we mnie tak zadurzyła ta moja kochana lesbijka, mówi, że ja to jestem w takim zborze tu, gdzie ta Tamara jest, no bo ona tak pięknie mówi po polsku i ja muszę być w tym zborze i ona to rozumie. Ja mówię, no to niekoniecznie dlatego, ale ty myślisz, że tę Tamarę to ja lubię w ogóle? Jeszcze mało kto ją lubi, ale biorą ją do głoszenia, bo jak ona mówi, to ludzie tak wiedzą, o co chodzi niby tak. No wymowna strasznie i z taką laborantka, no jedynie laborantka na Fornalska, tam taka ulica, tam i pogotowie ratunkowe i mydło i powidło i wszystko w jednym budynku. I ona tam pracowała jako laborantka, no ale teraz już dawno nie. I ona mnie tam do domu zapraszała, no ale matka jej zmarła. No nie wiem, na kawę, na ciasto, bo ona nie była taka, żeby tak obiad mogła ugotować, chociaż wiedziała, że siostry to mnie tu rozpieszczały, bo to jako pionierka z Warszawy przyjechała. No to, proszę Państwa, to po polsku pięknie mówi. Ja tam po polsku chciałam wygłaszać te kazania. Jak nieraz byłam w domu, to siostra mnie przedstawia i tak na studia to zapraszały mnie, że teraz, proszę Pani posłucha coś na ten temat, takie wyjaśnienie. No i ta babka słucha. No także postaw się, zastaw się, proszę Państwa, ja byłam okuchą, a teraz to ja tylko takimi resztkami tu strzelam, bo Pismo Święte też powinnam ze sobą nosić, ale kiedyś miałam na zameczku w skórze, proszę Państwa, Pismo Święte i to 3-4 potrafiłam mieć wydań, przekładów różnych się różniły dla porównania, żeby ludzie wiedzieli, że to człowiek jest duszą, bo to w jednym przekładzie jest napisane, że dusza, która grzeszy, ta umrze, a w drugim przekładzie jest napisane, że człowiek, który grzeszy, ten umrze. No to znaczy, że człowiek jest duszą. No najlepiej ten Kobyliński powiedział, bardzo was cenię, Świadków Jehowy bardzo cenię, bo znają Pismo Święte i przyniósł właśnie Biblię Tysiąclecia, coś tam jeszcze, księdza Jakuba Wójka i mówi, proszę bardzo, dusza, która grzeszy, to umrze w Biblii. Ja mówię, no bardzo pan inteligentny i że do wojska nie idziecie i że krwi nie przejmujecie. I te trzy. Tylko mówi, nie chcę, żeby ktokolwiek się o tym dowiedział. A to jeszcze wtedy tych kamer nie było, wiecie Państwo, w sensie komórek, w sensie, że jak ktoś kamerę miał, to było już ze 20 lat temu. To było nie wiadomo co, jak ktoś miał kamerę, a jak ktoś nagrywał, a teraz każdy jeździ tutaj po tych ulicach, z tym, że są tacy złośliwcy, że nie lubią, jak się tego nie lubią, bo to jak ktoś podpadł, jest winny, no to niech się boi. Ale kogo tu się bać? Trzeba się bać Pana Boga, ale tylko, że jak się nie przestrzega Jego przykazań, to bać się kary, a przecież wiadomo, że Bóg pokorny, a pokorny mu łaskę daje. Proszę być z nami, proszę Państwa, zobaczymy, co oni tutaj wyją, co oni tu wyją. Tutaj obserwujemy właśnie tą atmosferę tych ludzi młodych, a z drugiej strony mamy świadomość, że te Światowe Dni Młodzieży są przeżywane pod hasłem. No Jezus też miał 33 lata, więcej nie miał, bo go zabiliście. Po co? No, też był młodzież. Refleksje, właśnie jak ludzie młodzi to miłosierdzie mają okazywać. Bo wiadomo, że z tym przesłaniem wrócą do swoich wspólnot. No wiesz, jak tam było 312 proroctw, to podejrzewam, że tam było jeszcze i więcej. Nie będzie
łatwo im to przychodzi. Poza biblijnych proroctw było, które się spełniły, że to miał być ten, a że oni ślepi byli, że w ogóle go zabili. No. To, co Jezus robił, nawet te cuda, bo żeby ktoś tak dokonał cudu, no to jest szok. Ale oni potrafili to wykręcić, że czyni cuda mocą demonów. Na każdy miesiąc po dwa uczynki. Zawsze mieli wykręty. Nawet mówi się, że każdy święty ma swoje wykręty. I na banku tutaj jest jakiś święty z wykręconą nogą, nasza polonistka mówiła. Coś mówiła o jakimś świętym z wykręconą nogą. Na uczynkach miłosierdzia. I bardzo wiele diecezji, diecezjach, dekanatów, parafii, rejonów realizowało konkretne dzieła miłosierdzia. Ja bym chciał, żeby to była tylko rozgrzewka. Żeby teraz Ojciec Święty nauczył nas pełni wyobraźni miłosierdzia. I żebyśmy wracając po światowych dniach młodzieży, od razu... Także ta polonistka, ja tu przyjechałam po roku, po pół roku czasu, to bardzo mnie polubiła i klasa też. A ponieważ jak oni się dowiedzieli, że ja Biblię czytam, a potem, że jestem po chrzcie, to oni bardzo czekali, co ja tu powiem. A to wypracowanie. A ja mówię, proszę bardzo, bo znowu nastanie nędza, kiedy czas przyjdzie na księdza. I to trwało, jest to chyba 10 minut. A ta polonistka mówi, no jeszcze mogłoby być więcej tych cytatów, ale ona mówi, że ale on, no mogła być jeszcze, ale że bardzo ładnie, czwórka z plusem, czwórka, nie piątka, czwórka z plusem, czwórka z plusem. I takiego miałam blondynka, kolegę taki, zawsze mówił o stoja klasy, o stoja klasy, o stoja klasy, ale że słuchaj, a słuchaj, w jakiej klasie? Zwłaszcza kiedy widzimy, że deszcz pada, to wrócić do ciepłego gniazdka to jest zupełnie co innego niż wrócić do... A nie, tam coś! Dlatego bardzo dziękujemy rodzinom i pamiętajmy, jutro jest piątek, przyjeżdżają kolejne grupy, które są zarejestrowane na pakiecie B. W sobotę przyjeżdżają kolejni pielgrzymi na pakiecie C. Podróżnych w dom przyjąć, więc ten apel jest jeszcze do tych, którzy chcą rzutem na taśmę. Czyli być takim u nas była taka babka, co długo nie uczyła w szkole, zaręba. To był taki przedmiot podstawy elektrotechniki. Ale ona pisała różniczki, całki, tam takie trudne rzeczy były już właściwie. I ona pisała po tablicy, klasa szalała. Jeden spod pachy, jak drugi krzesłami rzucał, trzeci. No to jak na podstawę elektrotechniki. No to było coś za dużo i to było cały czas. I ona zaczęła stawiać dwóje, to się wszyscy zaczęli jej bać. Wezwała dyrektora, dyrektor był w klasie i mówi, proszę bardzo, jestem na lekcji. Cała lekcja, dyrektor. I o co tu chodzi właściwie? O co chodzi? I po prostu ona zadaje pytanie, nikt nic nie wie. Ja po prostu... Jak nikt nie miał do czynienia, pierwszy raz słyszałam, no to... A ja zawsze podnoszę rękę, wstaję i mówię, a specjalnie. A ona mówiła, proszę bardzo, że dziewczyna jedna w klasie, bo to same chłopaki. I proszę bardzo, i wie, czyli że może wiedzieć. No ale to dyrektor chciał zobaczyć, że co inni tutaj wiedzą, jak oni odpowiadają, jak oni się zachowują. To oczywiście, że krzesłami nikt nie rzucał. Tak, ale jest wiele wiary, miłości. Przede wszystkim ta radość młodych ludzi. No i potem już się wszyscy zaczęli po tej wizycie dyrektora bać pana Leśniaka, bać tej zaręby, bo ona po prostu stawiała dwóje. A jak postawi dwie dwóje, postawi na półrocze i co to ją obchodzi? I ona po prostu wszystko umiała, ale ona jakoś tak nie rozumiała psychologicznie, że ktoś tu wrzeszczy. Jej to było obojętne, ona to pisała po tablicy, a tutaj straszne wrzaski były. I ja mówię, co to za nauczycielka, bo ja tych chłopaków lubię i w sumie to było fajnie, ale też tam nie było co jak podskakiwać. No i po prostu, ale co to za nauczycielka, jakaś debilka czy co? A ona nie miała doświadczenia pracy, miała wiedzę teoretyczną. I to miała dużo, bo ja uważam, że stara baba w takim wieku, że ona to wszystko pamiętała, podstawy elektrotechniki, że to były bardzo trudne różniczki i całki, że to było końcówka matematyki jest taka i to było na tych podstawach elektrotechniki. To nie była elektronika, ale była też i elektronika, były też maszyny i urządzenia elektryczne, było też materiał. Wszystko z tych. To ja miałam same piątki
piąteczki z tych, bo mnie to wszystko bardzo interesowało, jak się to kręci. Bardzo mnie to interesowało. No ja myślę, że każde dziecko, jak zobaczy coś tu w teatrzyku kukiełkowym, ja to kiedyś myślałam, że te laleczki, jak chodzą, że one są żywe. I musiałam też taką zaraz sobie zrobić, dlaczego ja się zapisałam, musiałam śpiewać, tańczyć w teatrzyku kukiełkowym, bo ja myślałam kiedyś, że te laleczki to są żywi ludzie. Takie w hali Jagiellonii kiedyś też były takie wielkie te lalki, to może byli nawet ludzie, ale już dobrze nie pamiętam, ale dla mnie to żyło po prostu, dla mnie to nie było ważne, czy to była martwa kukła, czy to byli ludzie, bo to coś przedstawia z historii żywych ludzi i to słusznie mi się to odbierało. A potem jak w Harcówce przyszedł taki znawca z Aleksandra Węgierki, to mówi: słuchajcie, aktorka siedzi na bardzo pięknej wersalce i ta aktorka się uśmiecha. A czy wy wiecie, że ta wersalka może być z gipsu, może być twarda, może być z metalu, ona może być zimna? I on tak mówił, że w teatrze wszystko jest oszukane, wszystko jest iluzją, wszystko jest nieprawdą. I wtedy właśnie był ten laleczki, kukiełeczki i jako ludzie, żeśmy przedstawiali, przebierając się i tego. I, no i potem jeszcze i te balety, i te chóry, i to wszystko razem, i wycieczki wszędzie, bo jak należałaś do teatrzu kukiełkowego, to miałaś dwa tygodnie tych takich fer. No to gdzie? Uczyliście się wszędzie tu i do Tykocina, na wyjazdy, i to tu, i to tam. Ja mówię, do Tykocina, gdzie żeśmy kiedyś kukiełki mieli przedstawiać. Och, jak fajnie, och, jak miło, och, jak serdecznie. No, także to dla dziecka to takie kukiełkowe, to bardzo ciekawe czas. Lepsze na pewno niż piłka nożna, bo piłka uczy chamstwa. A jak ktoś taki delikatny i wrażliwy, to przecież wiadomo, że nie piłka nożna. Może prędzej siatkowa. Ja to jak siatkowa, to koszykowa też nie, ale jeszcze siatkowa to jeszcze. Czy pracują? A potem dopiero rower, potem dopiero pływanie, bo to wszystko to nie. To wszystko to nie. Wszystko musiało być naziemne i musiało się ruszać, musiało żyć. A co tam w wodzie, to... A co tam w wodzie, te potwory, to człowiek się nie zastanawiał, jakby zobaczył taką rybę, to by się wystraszył. No. I te robale i to wszystko. Mogą przewić dalej właśnie. No właśnie o to chodzi. I ukazywać szacunek. A raz jak taki dziad na parterze mieszkałyśmy, się pokazał w oknie, to ja się tak wystraszyłam, uciekałam do drugiego pokoju, najpierw pod stół. I co to za dziad jakiś z siwą brodą? Dlatego też do dzisiaj nie lubię siwej brody, bo uważam, że po co ci ta broda? I był taki, proszę Państwa, święty Mikołaj, z którym wywiady przeprowadziłam tu przy metrze. On już umarł. Proszę Państwa, przy metrze, i on powiedział, że mieszkał u takiego faceta, gdzie są te balkoniki, na Grójeckiej 19, i miał tam 550 zł, to było jeszcze wcześniej, dostawał z opieki i płacił mu 400. Ja mówię, dlaczego aż tyle płacisz? Mówi, zobacz, ja tam do 3 nad ranem posiedzę na placu Narutowicza przy kościele Zbawiciela, zaraz, nie Zbawiciela, tylko Jakuba, on taki ścięty ten kościół. I posiedzi w nocy pod drzemie i te książki takie, co sprzedawał na centralnym pod metrem, trzymał tam u niego. Był bardzo czysty, był bardzo zadbany, ale miał tę siwą brodę taką, ale taką zaszczytną siwą brodę, bo on występował u Jaromskiego Marka w telewizji Puls, w radiu Józef. I takie różne wywiady, bardzo dużo, i nawet słucham radia, patrzę, jego głos słyszę. Bezdomny, proszę Państwa, wysyłał laleczki, paczki biednym dziewczynom, rodzinom w Polsce, którzy już naprawdę nic nie mieli, ale te paczki były takie bogate, bo gdzieś coś dostał tutaj. I te znaczki, jak nazbierał pieniądze na znaczki, przy mnie też naklejał, wysyłał. Taki bardzo uczynny człowiek i z tego był znany, z wysyłania paczek. Czyli, że był bezdomny, sam nic nie miał, a jednak umiał coś dać. Także widzicie, ja spotykałam takie oryginały, że po prostu to się nie mieści w głowie. I to jest dopiero taki przykład może Mikołaja, bo u was u Moherowych nie musi być źle. Także taki jeden mnie nastraszył z siwą brodą, a tutaj mnie taki drugi pocieszył. Już umarł, bo ten Marek Jaromski, ja mówię, słuchaj Marek, on chyba umarł. Tak, byliśmy na pogrzebie, mówi. Nas to samo czeka. I ja sobie tak myślę, że ten Marek Jaromski... Taki troszeczkę nie ksiądz, ale te religijne prowadzi w telewizji, i taki nawiedzony, po co to mi gada, że to wszystkich nas czeka. No w sumie to
to może prędzej powiedzieć, żeby ten Putin, lepiej powiedzieć, Putin rakietę wysłał. To nie będzie czasu nawet się, proszę Państwa, nad tym zastanowić. Ale widzicie Państwo, różni są Moherowi lepsi, tak jak mówię, Moherowi gorsi, ale wie Państwo, wiecie Państwo, gdzie tam im się równość do świadków Jehowy. Dlatego też ci świadkowie Jehowy, proszę Państwa, jak mieszkają teraz w tej Angloameryce, Białystok przyszłej ziemi obiecanej, od której się zacznie cały ten raj, okres milenium, bo to co Hitler, to nieprawda, tamte czasy nieprawda, on myślał, że jeszcze milenium, to dopiero się zacznie to milenium. I tam stamtąd przyjeżdżają ludzie, tu na Legię stamtąd, rozjeżdżają się ludzie wszędzie, ale oni nie za bardzo podróżują, bo raczej tylko jeżdżą tymi autokarami Moherowi, bo handel kożuchami, tam kradną czasem w Ameryce te kożuchy, to nie wolno, a kiedyś tutaj handlują majtkami, proszę Państwa, na bazarze Różyckiego, na bazarze Szymbeka, gruszką i handlują też i pietruszką. A tak to w Pana Boga to 80% raczej jest ateistów. Tutaj Państwo zobaczcie, że ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, który dominuje nad Warszawą, to jest taki pałac ateistyczny, że ludzie nawet jak za miseczkę ryżu się modlą, no to przecież do miseczki ryżu się modlić. Do Boga trzeba. No, dużo ludzi tutaj, Grecja do nas przychodziła, też oszukała nas, kłamczucha. Też ona w Boga nie wierzy. Wyganiałam ją do kościoła, ona nie za bardzo chciała iść. Patrzyłam raz, okrąża ten kościół dookoła. Jakiegoś kija wzięła i tak jest, jak jest, z niczym, z chorągwią tak chodzi, jakaś durna, nie ma mózgu. Ja mówię, wejdź lepiej do kościoła, chociaż zobaczysz, co ten ksiądz mówi. To nawet gdyby to nie była prawda, to byś mogła wiedzieć, gdzie ta prawda jest. Szukaj, szukajcie, a znajdziecie.